Dzień dobry Państwu wszystkim. Jestem zaskoczony. Nie wiedziałem, że to będzie tego typu spotkanie. Właśnie wracam prosto z Katowic, z też takiego spotkania 6. Śląskiego Pikniku Śląskiego Rodzinnego z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. No i też bardzo to fajne. Miał tam być ambasador Stanów Zjednoczonych, ale nie było. Był konsul, bo nie mógł, to za późne zaproszenie. Proszę Państwa, no widzę tylu znajomych, tylu przyjaciół, że jestem bardzo wzruszony, zadowolony. Cieszę się, że spotykamy się w coraz liczniejszych, ważnych krajach. To jest bardzo ważne. Mamy troszeczkę przełomowy taki moment w ojczyźnie naszej, że mamy szansę troszeczkę więcej wygrać coś z naszych spraw, naszej ojczyzny, żeby było lepiej dla ludzi, dla kraju, dla narodu, dla wszystkich. I budujmy tą siłę. Ja ze swojej strony, jak Państwo wiecie, wielu z Was, robię różne ruchy. Tak samo dbam i o dzień dzisiejszy, o historię. Chcę tylko może jednym zdaniem powiedzieć. Część z Państwa zna mnie z tego, że w chwili obecnej między innymi pracuje nad tym, aby państwo polskie wreszcie w sposób godny i właściwy uhonorowało wszystkich bohaterów walki o wolną Polskę z komuną, czyli żeby ustawą państwo polskie przyznało pewne uprawnienia i świadczenia bohaterom, weteranom opozycji antykomunistycznej w Polsce, którzy generalnie biorąc żyją bardzo biednie, często bardzo nędznie, bardzo źle. I w tej sprawie to już jest od lat, różni ludzie próbowali i nic z tego do tej pory nie wychodziło, ale w tej chwili oczywiście dalej nie ma gwarancji, że cokolwiek się zdarzy, ale jest szansa, że coś będziemy grali dalej. Jest dość mocny nasz zespół. Poza mną jest Andrzej Sobieraj, twórca i przywódca Solidarności Regionu Radomskiego, zawsze ekstrema w pierwszej Solidarności w Komisji Krajowej. Także nas dwóch tworzy taki trzon tego zespołu, gdzie gramy o te rzeczy, gdzie walczymy. No i powiem Państwu, że na razie jestem optymistą, to znaczy według zasady marszałka Piłsudskiego, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I trzeba walczyć na każdym kroku, każdego dnia, nie wolno odpuszczać każdej sił, każdą sprawę. I to jest ta jedna działka. No cóż, następnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o polityczne rzeczy i tak dalej, tak jak wielu z Państwa mamy swoje, ja mam idee i plany i oczekiwania, żeby w ojczyźnie naszej się lepiej działo. Jak Państwo wiecie, wielu z Was już utożsamia mnie z bycie konserwatystą, prawicowcem, republikaninem, także amerykańskim, bo od 20 lat, już jest 20 lat, jestem również obywatelem Stanów Zjednoczonych i członkiem partii republikańskiej, prawicowej Stanów Zjednoczonych. Także tutaj w Polsce ostatnio właśnie taki młody pan Wickler, poseł z PiS-u, wystąpił i utworzył Stowarzyszenie Republikanie. Różni koledzy, znajomi żartują, Andrzej, ukradł ci pomysł. Ja myślę, nie ma tak źle, nie ukradł pomysłu, niech coś robi, niech pokaże, co zrobi na niwie republikańskiej. Jeżeli coś zrobi dobre rzeczy, to dobrze, bo potrzeba nam republikańskich takich właśnie, ale nie z tradycji francuskiej rewolucji, ale rewolucji amerykańskiej. Potrzeba nam takich rozwiązań republikańskich. Polsce, to się przyłączymy. Tak jest. Więc jeżeli będą rozwiązania właściwe, będziemy się przyłączali, włączali, pobudzali te rzeczy, ale jednocześnie, proszę Państwa, jeżeli nie będzie, to zapewniam Was, że ja będę tych rzeczy pilnował i uruchomimy nową inicjatywę, rzeczywiście republikańską, taką konserwatywną, prawicową. Na pewno 3 lata o niej mówię, ale jeżeli do niej nie dojdzie, to tak samo musimy uruchomić, proszę Państwa, Fundację Myśli Konserwatywnej imieniem Ronalda Reagana. Mam nawiązane znajomości z Fundacją Republikańską w Simi Valley w Kalifornii. Jest takie miasto, w którym ta fundacja działa i tylko czeka, żebyśmy my w Polsce próbowali nawiązać z nimi łączność, żeby to w Polsce powstało i oni będą nam budować
pomagać budować wolność w Polsce tutaj, na najzdrowszych zasadach. Nie, że nas odgórnie politycy będą szczęśliwiać, ale my od dołu i tak dalej. Także, no cóż, widzę, że jest piękne spotkanie, wspaniale. Cieszę się, dziękuję, że jestem między wami i wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolicie, będziecie chcieli wysłuchać jednego wiersza mojego autorstwa z mojego dosyć obszernego tomiku. Wiersze te pisałam na etapie 30 lat walki o niepodległość. Cokolwiek się działo, ja to jakoś tak przetwarzałam w poezję. Ale to jest taki krótki i myślę, że wszyscy zaakceptują. Jest nasze wspólne miejsce na ziemi. To Polska. Czy słyszysz, bracie? Więc choć to tak trudne, bronić jej będziemy, trwając każdy przy własnej chacie. A jeśli już mamy to miejsce własne, gdzie żyć pragniemy, żyć chcemy, dzieląc się z każdym, kto jest nam przyjazny, my polski chleb jeść będziemy. Na temat procesów tortowych i na temat Gazety Śląskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Wiele osób jest mi znanych, bo spotykamy się na różnych imprezach, ale cieszę się szczególnie, że poznałem nowe twarze, które pewnie wszyscy się znacie, ale ja pierwszy raz widzę i witam wszystkich, a szczególnie tych, których pierwszy raz widzę. Jestem tutaj w imieniu Gazety Śląskiej, Gazety Warszawskiej. Chciałbym poprosić naszych kolegów, redaktorów, bo okazuje się, że Gazeta Warszawska to silna reprezentacja Śląska i tylko dlatego Gazeta Śląska się utrzymuje. Ponieważ Gazeta Śląska miała być zlikwidowana w czerwcu, sprzedaż jest 4000 egzemplarzy i naczelny, dzięki nam tutaj, tym piórom ze Śląska, ciągle dopłaca, ale nie daje się. Obiecałem mu, że taka aglomeracja plus obrzeża, a więc gazeta się wydaje, wydajemy ją na Częstochowskie, Podbeskidzie, Górny Śląsk, Opolszczyzna i Dolny Śląsk, że ona musi dojść do 15 tysięcy. Jest po złoty 90, 4 tysiące to jest 8 tysięcy złotych, połowę na kolportaż, więc szef cały czas dopłaca. Ale mi się wydaje, że 15 tysięcy razy 4 tygodnie, to jest 30 razy 4, to już jest taka kwota, że spokojnie możemy mieć swoje pismo do naszej dyspozycji. No poproszę tutaj Jadwigę Chmielowską, o mnie. To pióro historyczne przede wszystkim, ale newsy też daje. Czasami newsy daje. Cysewskiego, najnowszy nabytek. Proszę, Mariusz tutaj. Zajmuje się, on tam filmuje, bo to jest taki bardziej znany z wideo, ale dobre pióro. Też porady prawne, kronika Pitawal, kronika kryminalna i sądowa, choć tutaj. Także tutaj mamy takie różne już nazwiska. Ale proszę Państwa, z Częstochowy wiodące pióro, polecam, to jest Mirosław Kokoszkiewicz, słynny bloger Kokos, który, proszę Państwa, jak przychodzą listy do redakcji, to jest zastrzeżone. Nie do Korusa, nie do Chmielowskiej, nie do Naczelnego, tylko proszę przekazać do Kokoszkiewicza, bo my tylko jemu ufamy. Mirka zresztą zasada, którą ja coraz bardziej przyjmuję, brzmi: mów prostym językiem, tak jak prosty robotnik wyklina na ten ustrój. Dlatego on wali bez ogródek i ma czytelników swoich. Ponieważ prawdopodobnie, żeby zmienić ten, jednak ja to nazywam po imieniu, ale naprawdę faszyzm, to trzeba inicjatywy mocnej, oddolnej. Przyjęliśmy taką zasadę, że kleimy plankton. Nie, że planktonowe partyjki powstają i się z nich wyśmiewamy. Bo jednak ten układ partyjniacki no nie bierze pod skrzydła bardzo wielu oddolnych inicjatyw. Dlatego tutaj jestem po to, żeby Państwa zaprosić do współpracy. Żebyście wysyłali zdjęcie, mały opis, jak trzeba będzie to podredagujemy, pod spodem dwie literki, żeby się nie ujawniać, jak się kogoś boicie, żebyśmy mieli bardzo dużo newsów. I teraz cały pomysł polega na tym, że Gazeta Warszawska z bardzo trudnym tytułem przebija się na Polskę i słyszymy tak: ach, to pewnie tatego Wołka.
Nie, to tego nie kupię. Ach, warszawska stolica to mnie nie interesuje, bo my na prowincji tej Warszawki nie lubimy, więc bardzo trudno się przebijać, ale z warszawską dochodzimy, proszę Państwa, do 40 tysięcy, a wystartowaliśmy 15 października. Gazeta Śląska ma 4 tysiące, czyli no, kuleje, ale na tym samym layoutie, czyli mówiąc po polsku, na tym samym frontoskładzie, czyli na tym wizerunku pierwszej strony, do środka daje teksty ważne i te teksty, o które ja walczę, żeby w Śląskiej Gazecie się ukazywały, czyli Kokoszkiewicza, Andrzeja Leje, Człowieka z Lasu, no Chmielowska to wiadomo, bo i drukuje tu i tu, bo ona ma te materiały ważne, historyczne, budujące świadomość. Mariusza też drukują i w tym wydaniu, ze względu na to, że odnosi się jakby do spraw śląskich, które ekstrapoluje na cały kraj. Ale mamy tutaj bardzo dobrą reprezentację, takie pióro, które wydało książkę Oddajcie nam Lwów, bo gazeta ma również wydawnictwo, to też zachęcam osoby, które mają gotowe książki, szybko wydajemy, w ciągu miesiąca książka, 30 książek mamy zamiar w tej chwili wydać w najbliższym czasie, jest Księgarnia Polska, także tutaj też dobre pióra, albo dobrze jest mieć pozbierane w archiwum materiały i zebrać, to są rzeczy do Państwa dyspozycji. Jak mówię, Marcin Hałaś z Bytomia, który napisał Oddajcie nam Lwów. Mamy Stanisława Srokowskiego we Wrocławiu, pisarza kresowego. Zrobiliśmy wielką sesję kresową w Warszawie, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, niezwykłą sesję. I teraz szef ma taki pomysł, żeby metodą konika szachowego robić tę sesję w terenie. I prawdopodobnie będzie też taka sesja kresowa na Śląsku, ponieważ tutaj ten zespół autorów śląskich jest mocny, dobre pióra, więc bardzo bym prosił, gdyby do tego doszło, żebyście Państwo nas wsparli, ponieważ tam musimy się opierać w takich organizowaniu takich spotkań poważnych z jakąś dużą publiką, no to musimy się opierać na ludziach oddanych w terenie. I teraz, jeśli chodzi o samo redagowanie. Samo redagowanie, proszę Państwa, polega na tym, że gazeta musi się opierać, ta śląska szczególnie, na informacjach miejscowych. Czyli ja, jak jestem z Chorzowa, no to nie mogę zapchać gazety samymi newsami ze Śląska, więc bardzo bym prosił, żebyście Państwo o tym myśleli. Gazeta jest otwarta, jest właściwie dla całego tego oddolnego ruchu patriotycznego przychylna. Czyli tutaj nie ma żadnych koniunkturalizmów, żadnych przepychanek. Jest to gazeta tak zwanej wolnej opinii publicznej. Czyli różne elementy możemy tutaj sobie głosić. Możemy się spierać, jeśli chodzi o poglądy i nie możecie się spodziewać z naszej strony żadnej blokady. Jedynie co wymagamy, no to troszkę, żeby adjustować język. To tyle, jeśli chodzi o zarekomendowanie gazety. Jadwiga, może parę słów o... Znaczy, ciekawostką na przykład w Gazecie Śląskiej jest to, że z okolic Gliwic docierają informacje, więc wystarczy jeden autor i pan Tadeusz Puchałka pisze o rzeczach mniej lub bardziej ważnych z powiatu, o wydarzeniach, o spotkaniach, o historii, no ciekawych ludziach. Gdyby takich korespondentów było więcej, na przykład z Tarnowskich Gór, czy z Lublińca, z Częstochowy, to wtedy ta gazeta no, byłaby kupowana chętniej na terenie innym. Większość tej gazety właśnie rozchodzi się w powiecie gliwickim. Na przykład, ponieważ tam ludzie chcą czytać o swoich sprawach. To jest gazeta, która chętnie podejmuje problematykę lokalną. A w tej chwili na przykład w Polsce zamiera prasa lokalna. Na Śląsku no, praktycznie polskiej prasy nie ma, regionalnej. Dziennik Zachodni jest kupiony przez Niemców. No i warto byłoby gazetę ściągać, ale teraz tak, jak ją ściągnąć do swojej miejscowości? Więc myśmy po prostu zamawiali w kioskach. Czyli jeśli się któryś raz pójdzie do kiosku i powie się, żeby pani zamówiła przynajmniej 2 egzemplarze albo 3, no to ta gazeta zaczyna się pojawiać. Jeśli nikt o nią nie pyta, no to nikt jej nie zamawia również. A no były też przypadki bojkotu. I tak jak na przykład ta rasiowa Gazeta Śląska
Nowa Gazeta Śląska jest wszędzie, w każdym kiosku, nawet w Zagłębiu jest, to tej praktycznie nie ma. No bo tamta rozwala Polskę, a ta próbuje odbudowywać Polskę, zwłaszcza na Śląsku. Ja piszę od prawie 2 lat, czyli we wrześniu będą 2 lata, kiedy każdego tygodnia piszę odcinek z historii Śląska. Zaczęłam przed pierwszym powstaniem, jestem w tej chwili na końcu II wojny światowej. Mam zamiar doprowadzić do współczesności. Czyli teraz w kolejnych odcinkach będzie, co się wydarzało na Śląsku po 45 roku życia, jak wyglądały łagry, jak wyglądała wywózka Ślązaków do Związku Sowieckiego, jak wyglądały prześladowania do końca 50. lat, bo praktycznie na Śląsku one były trochę dłużej aniżeli w całej Polsce. I chcę dociągnąć do okresu Solidarności, no i potem jak to doszło do współczesności, jak zlikwidowano nam praktycznie na Śląsku przemysł i jak zubożono Śląsk. No także uważam, że no dobrze byłoby mieć gazetę, w której wasze środowiska mogą pisać. Nie są materiały odcenzurowane w żaden sposób. Zdarzyło mi się w 2 redakcjach mieć cenzurę, czyli materiał nie poszedł. Natomiast nie zdarzyło mi się, taka rzecz mi się nie zdarzyła ani z Gazetą Śląską, ani z Gazetą Polską. Proszę Państwa, może ja, żeby nie przedłużać, to tylko chciałbym podać Państwu taką myśl, która myślę, że no nas wszystkich redaktorów tych tytułów przepełnia i która właściwie nami kieruje. Otóż o co nam właściwie chodzi w jednym, dwóch zdaniach? W jednym zdaniu nam chodzi o niepodległość i o interesy Polski. Niepodległość i interesy Polski. I myślę, że do tego będziemy dążyć i myślę, że z Bożą pomocą, jeżeli tutaj wszyscy weźmiemy się do tego dzieła, to dojdzie do tak zwanego wspomożenia walczących i o to wszyscy się modlimy, do tego dążymy i w końcu myślę, że zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Wice śląskie są. Jeszcze teraz procesy tortowe. Proszę Państwa, chcecie odejść? To tylko 2 słowa. Też proszę potraktować to jako moja prośba o dyskusję, bo uzgodniłem z Adamem Słomką, że mogę z taką inicjatywą tu do Państwa wystąpić. Po prostu po tym proteście Zygmunta Miernika podczas tego haniebnej rozprawy w Warszawie i rzuceniu tym tortem, napisałem taki tekst do gazety, takie sprawozdanie, procesy tortowe. Proces tortowy. I ta nazwa przyszła mi do głowy, kiedy pisałem artykuły historyczne o tak zwanych procesach kiblowych. Kiedy przychodził do celi prokurator, sędziom wydawali wyrok i wywlekali człowieka z celi, była rozwałka. I my tutaj jesteśmy trochę w innej rzeczywistości, ale te procesy tortowe mają stygmatyzować pewien układ niezrustrowanych sędziów, którzy rozmaitymi metodami, szczególnie fortelami, które udają praworządność, ale umęczą człowieka. Takim przykładem jest Brown, który zamiast robić artystyczne, dobre filmy swoje, patriotyczne, to ciągle rozmyśla, włóczony jest po sądach i tak dalej, żeby stygmatyzować tortami i tą nazwą procesy tortowe pewien typ, proszę Państwa, tej takiej zdrady sędziów wobec polskich obywateli. I to chciałbym tutaj Państwu poddać pod dyskusję. Czy możemy przyjąć takie określenie, które jest określeniem moim zdaniem na tyle jasnym, a na tyle uprawniającym do takiego obywatelskiego protestu wobec takiej opresji, a z drugiej strony, czy możemy sobie pozwolić na użycie tej nazwy, czy nawet wystąpienie z jakimś wypiekiem podczas takich procesów, gdzie podsądny czy adwokat sobie nie życzą. Bo ja na przykład teraz mam zamiar być na procesie młodego górnika, który zaprotestował podczas jasnogórskiej pielgrzymki
przed kamerą TVN-u i został oczywiście pomówiony, że zniszczył kamerę, wszystko pokazuje na to, że trzeba go zniszczyć materialnie. I adwokat, sławny adwokat mówi, ja bym sobie nie życzył, żebyście przyszli tutaj z jakimś tortem i tak dalej, bo być może uda mi się to w sposób załagodzony rozwiązać. A więc te dwie kwestie, czy możemy tak protestować, i wiele osób mówi, że nie, bo to jest łamanie jednak prawa. I drugie, czy możemy stygmatyzować jako proces tortowy kogoś, kto sobie nie życzy. Mówimy o podsądnym i jego adwokacie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. No, w zasadzie tutaj ta kwestia to przypomina mi trochę to stwierdzenie, że tam, gdzie kończy się polityka, możliwość rozwiązań politycznych, tam zaczyna się wojna. No, jest to kontrowersyjne, że użyję takiego lewackiego słownictwa, ale właśnie może trzeba zacząć dyskutować, co zrobić z ludźmi, którzy nie są w stanie zrozumieć, czym jest prawo, czym jest niepodległa Rzeczpospolita. Na zakończenie chciałbym głos oddać panu Marcinowi Waszczykowi. O, jeszcze to nie będzie zakończenie, ale jeszcze za chwilę będzie pan Zygmunt mieli. Może pana Zygmunta poproszę, bo to będzie w temacie. Podejrzewam, jako tutaj prekursora i człowieka, który naprawdę odważył się wyrazić w sposób bardzo obrazowy, jednocześnie delikatny. To, na co my mamy ochotę, oglądając kolejne sprawozdania z kolejnych rozpraw sądowych, no, czy naszych bohaterów, którzy są gnębieni, jak tutaj obecny tutaj Adam Słomka, który w zasadzie, jak to wielu moich kolegów mówiło, że to jest jedyna osoba, która poszła siedzieć za stan wojenny, na skutek swojego protestu, czy też z kolei człowiek ma ochotę cisnąć tortem w sędziów, którzy uniewinniają zbrodniarzy takich jak skrytobójca Kiszczak, czy jawnobójca Jaruzelski. Kociołek i wielu, wielu innych jeszcze. Proszę państwa, protest tortowy. Tu byśmy się właśnie zastanawiali, co zrobić, żeby można mówić o wymiarze sprawiedliwości, niesprawiedliwości, bo tak będziemy je nazywać. Parę lat temu miałem taki protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości, gdzie nas opisało Ministerstwo Niesprawiedliwości. To nic nie dawało. Adam nam zamkli najpierw na 14 dni, ja tam dostałem jakieś tam 1000 złotych grzywny właśnie w procesie stanu wojennego. Za chwilę Adama zamkli znowu na 5 dni. To się rozmywało. Pomidor, jajeczko. Co zrobić, żeby coś zrobić? Stanęło to na torciku, żeby pomidor nie, bo pochlapiemy, zniszczymy, będzie wielkie halo, jacyśmy to zrobili, wielkie straty. Wypadło na torcik, torcik się przebił. Nie chodzi mi o tę babę, która ani ona mnie, ani ja jej na ulicy nie poznamy, jak będziemy obok siebie stali. Ona mnie może pozna, ja jej nie. No, chyba ona też nawet nie wie kto, chyba że ze zdjęć i z opowiadania. Nie możemy tego darować. Musimy mówić jawnie. Panowie, panie sędziowie, prokuratorzy, minął was czas. Pamiętajcie, że zostaniecie rozliczeni. Odejdziecie tak jak PZPR, tylko nie będziecie mieć tyle szczęścia, co oni. Bo my do was się dobierzemy. My was na zbity pysk wylejemy z tej roboty i doprowadzimy do tego, że wyrzucony sędzia, prokurator nie będzie miał prawa pracować w żadnym zawodzie prawniczym. Niech se szuka innej roboty lub łopaty. A ci, co uciekną na emerytury czy renty, to im odbierzemy, damy im niższe. Minął ten czas. Nie może być. Proszę państwa, nie odbudujemy Polski bez wymiaru sprawiedliwości, uczciwego, rzetelnego. Nie może być tak, że ci, co oskarżali nas w stanie wojennym, dzisiaj są w sądach najwyższych. To są tacy sprostytuowani prawnicy, nieważne z kim, nieważne gdzie. Normalni, nie prokuratorzy, sędziowie, normalne zawodowe prostytutki w tych zawodach. Nieważne z kim, liczy się kasa. Taki wymiar sprawiedliwości nie może istnieć. I musimy im to mówić jawnie w oczy. Wasze czasy się kończą. I zastanówcie się, że skąd się rodzi sędzia,
Bo sędzia to może być głupi, bierny, ale wierny i to jest kandydat, bo mamusia sędzia, tatuś sędzia jeszcze z stalinowskich korzeni. No to wiecie, towarzysze, już pewniejszych ludzi nie mamy. A my takich ludzi chcemy doprowadzić, żeby zawód sędziowski to był ukoronowaniem zawodu prawniczego po wielu lat, z wyboru. No i powiedzmy jeszcze jedno, że skoro jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, tak mówi nasza konstytucja, to czemu oni są poza konstytucją? Jeżeli ktoś narusza konstytucję, to jest to niekonstytucjonalne. A jak niekonstytucjonalne, to nieprawne. To jest wszystko do powiedzenia. To nie chodzi, czy rzucać tortami, czy nie. To chodzi, żeby im powiedzieć. Państwo, ile by to tych tematów uciekło, gdyby nie ten tort? To był normalny sprzeciw nieukaraniu. A może napiszemy protest wspólnie, panowie redaktorzy, Adam też może pomożesz, żeby wystąpił Sejm, powołał komisję do ukarania prokuratorów i sędziów, którzy doprowadzili nie do ukarania zbrodniarzy stanu wojennego. W ten sposób odwróćmy sprawę. Chroniliście ich? To teraz dajcie ciała, odpowiadajcie za to. I wtedy te torty niech pójdą na tych posłów, senatorów, co głosowali przeciw. Jest zawsze rozwiązanie. Najważniejsze, żeby zacząć coś robić, bo musimy naprawić wymiar sprawiedliwości. Jest to podstawowy kamień, fundamentu, na którym może się opierać Polska. Na uczciwym, rzetelnym prawie. Dziękuję, przepraszam. Bardzo dziękujemy. Ja bym chciał jeszcze, żeby tutaj dowódca Strzelca zabrał głos. Potem sobie trochę pośpiewamy i będzie jeszcze można zabrać głos. Niemożliwe. Moi kochani, ale nie jako komendant Strzelca, tylko jako jeden z was. Maciek podziękował tu wielu osobom, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy tu dzisiaj razem. I ja chciałbym jeszcze jednej podziękować osobie, która tu no, siłą rzeczy, zaraz powiem dlaczego, nie została wymieniona. Ale zanim o tym tej osobie podziękuję, to chciałbym wam zwrócić uwagę, jaki mamy szczególny dzień dzisiaj, ten weekend. To jest taka fantastyczna wiadomość dla Śląska, dla Katowic, o której powiedział Adam Słomka. Ten, przepraszam, parszywy pomnik radzieckiego i polskiego żołnierza wędruje w końcu, opuści Plac Wolności w Katowicach. To jest dobra wiadomość dla nas. Teraz idziemy dalej, cała Polska. Radio Maryja. Radio Maryja. Mamy koncesję, nie Telewizja Trwam, my mamy koncesję na multipleksie, cała Polska. Jest jeszcze trzecia fantastyczna wiadomość dla całego świata. Papież Franciszek ogłosił, że kanonizuje, podjął decyzję Jana Pawła II, naszego papieża Polaka. To jest szczególny moment, takie trzy tutaj wyłoniłem dzisiaj, trzy informacje. A zanim podziękuję teraz tej osobie, to chcę wam powiedzieć, że ja tęskniłem za tym spotkaniem. W naszym kraju mówi się, jak spojrzycie na dzienniki telewizyjne, w tym pasku na dole, ile zginęło osób, jakie wypadki i tak dalej. Nie mówi się o urodzeniach dzieci, nie mówi, że się rozwijamy, nie ma przekazu pozytywnego. Ja chcę dzisiaj dać pozytywny przekaz. Ja tęskniłem za wami, chciałem się z wami dzisiaj spotkać. Każdy z nas pędzi na co dzień za pracami, za sprawami zawodowymi, za utrzymaniem rodziny. Oprócz tego jakieś mamy swoje działanie. Ja mam akurat w Strzelcu i ktoś to zrobił, doprowadził do tego, żeby się dzisiaj tu spotkali. To właśnie ta jedna osoba jest wiodąca, która tu dzisiaj to dla nas wszystko zrobiła. I chcę powiedzieć, że wielki ukłon dla tej osoby, dlatego, bo to jest Maciej Odorkiewicz. A jeszcze teraz publicznie chcę powiedzieć, że jako katolik, bo niedawno byliśmy też na Kongresie Katolików na Jasnej Górze, bronimy naszej wiary katolickiej, chrześcijańskiej. Jako katolik chcę powiedzieć, że najlepszą zachętą, promocją tej naszej wiary katolickiej, przyciąganiem ludzi naszej wiary katolickiej jest własna postawa, własny autorytet. Maciek, jesteś dla mnie autorytetem. Czcij ojca swojego, matkę swoją. Wszyscy wiemy, jak Maciek opiekował się ojcem przez kilka lat. Pochował ojca, pożegnał ojca. Wielki autorytet dla nas. Maciek, wielkie ukłony, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te słowa i proponuję, żebyśmy trochę pośpiewali. Ja się nie nadaję do zaintonowania, ale proponuję, żeby tutaj wybrać jakąś piosenkę. Tudzież ja może puszczę, albo Józka poproszę, żeby tu włączył coś takiego spokojnego. Pośpiewamy? Bawimy się. No to Aniu, bardzo proszę. No.
Jak to mawiał stary góral, Polska będzie aż po Ural. Za Uralem będą Chiny, was nie będzie, ruskie skurwysyny. Była Polską, żeby Polska, żeby Polska, Polska by. Polak, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. I plecką mu! Plecką mu! Plecką mu! Plecką mu! Witamy naszą szefową na śląskiej ziemi. I jest to rzeczywiście niespodzianka dla nas wszystkich. Zresztą dla mnie też, bo tu widzę, zataili przede mną, że będziesz. Nie wierzyłem, że jest to w ogóle możliwe. Że to jest wspaniała chwila dla nas, dla Śląska. Super. No i proszę o zabranie kilku słów. Że tutaj aż mikrofon i wszystko. Nie, ja dziękuję bardzo. Przepraszam to, że... Nie, po prostu czasem rzeczywiście wręcz fizycznie nie, tutaj tyle się dzieje, tyle manifestacji, że człowiek nie jest w stanie obskoczyć tego wszystkiego. Więc nie, bardzo dziękuję i tutaj cieszę się, że z Państwem mogę być. Kartuska, doma kartuska, czekamy za kartuska. Doma kartuska, czekamy za kartuska. Czy mikrofon? Maćka. Maciek! Co się nie udało, to na Maćka.